przeglądzie przez 125. Całkiem dobrze to wszystko funkcjonuje. Za dużo w tym akwarium nie robię. Najlepsze jest to, że to akwarium jakoś zawsze najlepiej wyglądało i jakoś było bezproblemowe. Właściwie to nie wiem czemu, no ale podejrzewam, że to może być spektrum świetlne. To jest najbardziej takie dopasowane do tego, co mam w tym akwarium. Te rośliny są takie w miarę ładne, zielone. Jakoś tam nie wiadomo, co w tym akwarium też nie robię, żeby tak było. O, tylko dodaję nawozy i nic więcej, wiecie, nawet nie podmieniam wody, tylko uzupełniam wyparowaną. Żebym podmienił wodę, to musi naprawdę trochę czasu minąć. Ale to też nie mam jakichś tam wymagających ryb, nie? Odnośnie wody. Tak naprawdę tylko molinesję. Jeden gubik, nie? Który źle, no, źle jakoś tak, kurde, słabo rokował, nie? Wiecie? A najlepsze jest to, że właśnie w tym akwarium, kurde, wszystko jakoś najlepiej chodzi. A ja o to akwarium jakoś najmniej dbam. Im bardziej, że tak powiem, nie ingeruję w to akwarium, tym lepiej to wszystko działa. Oczywiście to akwarium jest akurat na samym żwirze, no. Ale to, wiecie, jak miałem te wszystkie inne akwaria, też na samym żwirze, to jakoś lepiej zawsze działało. I bez podmianek, bez niczego. Masa Helen, masa wszystkiego, kurde. Po bojowisku, po ślimakach, oni cały czas dorzucam te muszle. Znaczy ślimaki, no, zostawiają muszle i to tak działa, nie? No to mam za 30 Helen, nie? No, cokolwiek padnie, to moment tego nie ma, opierdzielo wszystko. No. Ale to też im dorzucam te ślimaki. Systematycznie tam, przynajmniej po 50 jakieś tygodniowo, nie? Ale to jest za mało, żeby się chciały tam trochę rozmnażać. Z tego, co widzę, nie? Tego żarcia jest za mało dla nich. Bo nie widzę jajek. To jest tylko, powiedzmy, te 50 ślimaków tygodniowo na przeżycie, nie? Które, wiecie, moment znika. Tu nie uświadczy się chodzącego jakiegoś ślimaka. Co wrzuca, to zniknie. I to tak wygląda. No. Wszędzie indziej, że tak powiem, no dorzucam. Jak coś dorzucę, nie? Ogólnie jak Heleny mają nadmiar tych ślimaków, nie? Się śmieję, że to jest namachnięcie trąbą. To wtedy zaczynają się rozmnażać, składać jajka na potęgę, nie? A tak tutaj tego nie mają, no i tych jajek tam za bardzo nie ma. Są tam jakieś pojedyncze, ale to tylko pojedyncze i nic więcej, nie? Powiedzmy. A Helen jest naprawdę sporo tutaj. W innych akwariach, gdzie mam na przykład 2-4 Heleny, nie? I masę ślimaków, to tam jest z tych 2-4 Helen jest masa jajek, naprawdę. To jest ogrom. Wszystko pozawalane tymi jajcami Helen. I powiedzmy, że... No. I to chyba właśnie chodzi, nie? Musi być namachnięcie trąbą, bo temperatura wszędzie jest taka sama, nie? Jest około po 26 do 28 stopni, nie? Dla Helen to jest idealna temperatura. Ale jajek tutaj nie ma. Bo nie mają co żreć. Czy mają co żreć, no. Wszystko na bieżąco. Zobaczcie, jakie po bojowisku z muszelką. Ja ich nie zbieram. Zbieram podczas odmulania. A że nie odmulam za często, no to zostają, nie? No. Ale akwarium akurat ładnie wygląda. Właściwie tylko ładuję nawozy i świece. I nic więcej. No i tak jak wspomniałem, nie robię tych podmiotów. Tutaj, w tym akwarium, nie? Po co? Skoro jest dobrze. Po rybach widzę, że jest też dobrze. Nawet i ten gubik, wiecie, najlepsze jest to, że ten gubik słabo wyglądał, nie? Wrzuciłem go i on tu odżył. I odżył na tyle ładnie, że jest właśnie to zastanawiające. O co chodzi? Dlaczego na przykład tam, gdzie naprawdę się spuszczam nad tymi akwariami, że tak powiem, żeby było dobrze, to tutaj jest, kurde, bardzo dobrze, nie? Bo no, w tych typowych gubikariach, kurde, już nie wiem, co robić, nie? Czasami. Że te gubiki po prostu, no, są mało żywotne, a tu jakoś, kurde, wszystko dobrze żyje. I wytłumaczcie mi ten fenomen. A nic nie robiłem. Coś jest inaczej. Nie mogę namierzyć, co dokładnie.
Co wcale nie oznacza, że te moje inne akwaria, no nie wiem, jakoś cipią, nie, źle. No wszędzie jest w miarę dobrze z tymi rybami. Tam pojedyncze sztuki jakoś tam gorzej wyglądają, no ale... Ale wiecie co, zacząłem sobie to tłumaczyć w ten sposób, że po prostu, że te gubiki już są takie nieżywotne teraz, nie, że one szybko, kurde, po prostu mają krótki lifetime, tak zwany, nie, czas życia. I to, że to jest to, nie, że bardzo, nie wiem, po pół roku, po roku już gubika nie ma, nie. Że to nie są te gubiki, co kiedyś tam żyły nie wiadomo ile. Że tam za 2-3 lata, nie. Teraz to po prostu pół roku pach i nie ma gubika. Pół, 6, 7, 8 miesięcy, nie. On zrobi w tym czasie robotę, ale to wiecie, ale później się zaczyna już jego koniec życia i tyle. I tak to wygląda, nie? Takie są moje odczucia. Nie wiem, co wy myślicie, ale tak zaczynam sądzić, nie? Bo to no, nic nie pomaga za bardzo na te gubiki, nie? Jak ma zdechnąć, to zdechnie i już, nie? I żadne te, kurde, trzymanie w nie wiadomo jakich warunkach sterylnych, on po prostu zdycha z czasem. Zaczyna marnieć i tyle. Może to być jakieś przedwczesne starzenie i już, nie? To nie zrobicie nie wiadomo co. Na pewno się wcześniej rozmnoży wam, kurde, zrobi się multum tego i tyle. I tak to wygląda, nie? A że mocno jest to wszystko wydelikacone. Może tak to wygląda. Po prostu mamy takie mamy czasy, nie? Wszystko szybko, na szybko. No. Się śmiejesz, to szybkie życie, szybka śmierć. I to tak samo jest z tymi rybami. Szybko to wszystko żyje. Skrócony czas życia. Ma być ładne, szybkie pokolenie, pach i tyle. I tak w kółko. I ma się jeszcze rozmnożyć, namnożyć. I już. Ciężko to wszystko ogarnąć. I to tak to wygląda. A raz jeszcze z takiej różnicy w tym akwarium jest tak, że gloniany skutecznie się rozmnożyły w końcu, nie? Ta mamuśka gdzieś mu znowu służyła w tym w grocie ikrę i o dziwo tym razem nie wywalił, nie? Tylko tak no co, on jest 50 gloniarów, to takie patrzcie, takie małe główienka, siedzą na liściach. Czy widać? O tu widać, o jest. Tu przy samym brzeszku, widzicie, siedzi. O, jeszcze przybliżę go. Tu siedzi, o. I to taki z 50 jest takich większych przerywników, nie? Siedzę gdzieś po dziurach, o tutaj. Jeszcze wszystkie mu nie wylazły też z tej groty. On dalej siedzi w tej grocie. O. Przełone ma, wiecie dlaczego? Bo tu jest jedna samica, tu już druga rośnie. No. Nie, ale szczerze, to któreś się pozbędę. Ale ta chyba już też jest... Zikro. No zobaczymy, nie? Jak ta już będzie aktywna, to jest ładniejsza. To może to bym sobie zostawił. Zobaczymy zresztą. A ta jest większa. O, wylazł z groty. Ojciec. Patrzcie, takie dziecisko. No i to wszystko siedzi, no. Pasowałoby odmulić, ale wiecie co? Skoro nic się nie dzieje w tym akwarium, to... Nie pcham łap na siłę. Taką mam zasadę, nie? Jak się zaczyna coś dziać źle, to wtedy trzeba pchać. A tak, no. Co tam pchać? Jest okej. Okay. Dobra, tyle z tego. Ładne, nie?